bo postanowiłam trochę zadbać o Simy i ogarnąć temat, żeby móc ten sklep otworzyć. I oprócz tego, że przyszły jakieś wilkołaki, to chyba wibrator Predator Lambadziarka usłyszał, że chce sprzedać trumnę Moriarty'ego. I wyobraźcie sobie, tak się postarał w pracy, że dostał awans i jeszcze Wojtka przywiózł. Więc jest dobrze. W międzyczasie Angela wyćwiczyła sobie kolejny tutaj punkt kreatywności, dzięki czemu jest szczęśliwsza. Więc jest szansa i nadzieja na to, że nie będziemy musieli sprzedawać trumny Moriarty'ego, dlatego że Moriarty, słuchajcie, przywiózł z pracy jakieś 500, czyli wykupił swoją randkę. Także wszystko poszło zgodnie z planem, prawie. I tak, Wisielcowa już zapisuje grę, bo zapomniałam. Dziękuję. Więc słuchajcie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak jest, fala na czacie w pełni na to zasłużyliśmy. Także Moriarty, możesz zatrzymać swoją trumnę. Mamy pieniążki na otworzenie sklepu. Co prawda nie mamy towaru do sklepu, ale będzie dobrze. Zrobiliście mi smaka na cebularz. To Jeria trzeba robić. Trzeba robić cebularza. Chyba, że masz gdzieś blisko jakąś Biedronę, gdzie sprzedają, to tam śmigaj w międzyczasie. Za godzinkę, ewentualnie pół zrobimy przerwę, będzie czas na śmiganie po cebularz. Dobra, i Angela postanowiła zostać czarownicą. Ja nie wiem, czy my damy radę być czarownicą w tym życiu. Pamiętamy, ile zajęło nam czasu przeczarownicowanie naszej wspaniałej zakonnicy, ale wszystko przed nami, słuchajcie. Ja wiem, że wciąż wisi 10 tysięcy simoleonów, ale na razie trzeba odpuścić, dlatego że nie spotkaliśmy wystarczająco bogatego sima, żeby go ohajtać i to wszystko ogarnąć. Dobrze, ja ten nagrobek gdzieś przeniosę. A, to nie na tym live'ie. Dobra. Tak czy inaczej, proponuję iść kupić parcelę publiczną. A ten certyfikat, co tam Angela ma, że tam ma jakiś rynek czy coś? No właśnie się zastanawiałam. Zobaczymy, nieruchomości. Sprzedaj. Ma jakąś parcelę. Sprzedaj własną parcelę. Czyli ona. Czekajcie, bo ona coś ma w takim razie. Chwila, chwila, chwila. Jedź gdzie chcesz. Angela, sama pojedź tam. Lazurowa promenada. Czy masz tu jakąś. Patrzcie, ma już coś kupione. Jest dobrze. Ej, to ja niepotrzebnie Moriarty'ego męczyłam. Jest fantastycznie. Dobra, to Angela, Miro się nie, ze mnie śmieje, nie? Niepotrzebnie go wskrzeszałaś. Niepotrzebnie go wskrzeszałam. Chwila, to musimy zabrać ze sobą to, a nie można schować używanego obiektu. A bo tam jest chyba w połowie jakiś robot zrobiony. To chwila, to skończymy tego robota. Znów z konstrukcję. Co platynowa lama? Ja po prostu nie pamiętałam. Dawno nie grałam Angelą. Dobra, to skonstruujemy do końca w takim razie. Jest. Sprzedaj za 800, będzie więcej pieniążków. Chyba, że obie te maszyny kupimy sobie na miejscu tam już. Doktor Morozow pyta, gdzie i od czego zacząć oglądać siostrę z sierocińca. Chyba jeszcze nie ma na YouTubach. Mieliśmy dzisiaj zrobić. O, rety. Dobra. Słuchajcie, bo mieliśmy dzisiaj zrobić miniaturkę dla sierocińca, bo Miron nie ma i dlatego nie wstawia ich na YouTube, to po prostu po live zrobię. Tak, Wisielcowa przypomni. Dobra, bierzemy ze sobą pana Moriarty'ego, tostera. Wisielcowa sekretarka. Niech się przyda na coś. Dobra, jedziemy tam i zobaczymy, co tam jest. Ej, dziecko samo w domu zostanie. Och, well, i tak wymaga tylko siedzenia na ganku. Już ci chyba czatełki dzisiaj pisały, że sklep jest kupiony. Tak, ale możliwe, Shirshu, że przeoczyłam. Ja nie pamiętałam tego. Absolutnie nie pamiętałam, że ten sklep jest kupiony. Ale to teraz, słuchajcie, jest 8 tysiaków, będzie dobrze. Za 8 tysiaków damy radę uruchomić ten sklep. Ja sobie specjalnie na Wisielcową taki pager w ogóle chyba ustawię, wiecie?
wydam pieniążki dla mnie i dla Wisielcowej, żebyśmy miały pager i ona będzie mi co chwilę tutaj przypominać o wszystkim tak często, że aż ją wyciszę i później będzie Wisielcowa, czemu nie przypominowała? Nie przypino... Tak, nie przypominowałaś, nie przypominałaś. Siema Wierzba, dobrze cię widzieć. Nie wiem, Tomku, czy cię witałam, ale ciebie również dobrze widzieć. Ach, no tak, dziecko nie jest samo, jest z kotem. To niedobrze, bo koty obgryzają kwiatki. Dziecko jest w zagrożeniu. Właśnie, Pyron, nie wolno tego słowa na M wypowiadać, bo Twitch, więc mów na przykład niewolnik, nie? To jest ekwiwalent, a mimo wszystko wciąż legalny. Pracownik zatrudniony na umowę o dzieło. Tak. Siema, Godhper, dobrze cię widzieć. O, Riley, Kopelat! Ciebie również dobrze widzieć. Ach, piękny ten Fiblobus. No, najpiękniejszy sklep, jaki możemy posiadać, słuchajcie. Zrobimy z niego prawdziwe arcydzieło. Ja pierdzielę, nie wierzę w to, co widzę, nie? Słuchajcie, kiedyś będziemy tu sprzedawać iPhony, nie? Kiedy ja to kupiłam i dlaczego? Steve Jobs też podobno zaczynał w garażu. Tak, ale jego garaż był większy niż całe nasze mieszkanie. I przed garażem był basen. Co to jest? A obok w garażu była willa. Tak? Dokładnie. Nie wierzę. Oh. No dobrze, no wyciśnijmy z tego najwięcej, jak się da, nie? Oh. Przecież to jest niemożliwe, że my sprzedajmy dwa odkurzacze. To, słuchajcie, skorzystajmy z tych półek, skoro już tu są, nie? Także nie można tu odkurzacza na nich położyć. Ale można tu położyć odkurzacz. O, jest. I drugi będzie na sprzedaż. Okej. Okay. To tutaj musimy mieć te maszyny do robienia tych zabawek. I robotów. Damy radę, słuchajcie. Nie jest źle. Gdzieś tutaj chyba się tego szukało. Jest. Są zabawki za 1500 i roboty. Stynko Dylek napisała, że to po prostu minimalistyczny sklep. Tak. Ale słuchajcie, wyciśniemy z niego milion hajsów. Zobaczycie. Tutaj trzeba będzie zrobić kibelek. Taki na razie uniwersalny dla wszystkich, nie? Bo jakby nie stać nas na nic innego. Tutaj zrobimy drzwi do kibelka. Proszę, najtańsze, ale działają, tak? Ależ ja jestem niemądra, przecież my nie potrzebujemy aż takiego kibelka. Wiesz, ja mam najlepsze kibelki w tej grze. Chwila, proszę. Doskonałość i perfekcja. Dla nas i dla tutaj klientów. Proszę. Jest kibelek. Tu nawet postawię im umywalkę, żeby sobie rączki mogli umyć. Jest złoto? Jest. Muszę postawić jakiś dach tutaj nad tymi maszynami, bo wtedy roboty nie będą się psuły. O! Dobra. I drzwi. Drzwi niczym do innego wymiaru. Proszę. To czekajcie, bo tam jest przecież ciężka praca. Okej. Okay. Myślę, że takie drzwi będą pasować. Dobra. I teraz tak. Jakaś podłoga. To położymy jakieś najtańsze kafle. I przed każdym damy kratkę ściekową, żeby mogli lać pod siebie, gdy pracują, nie? Wszystko będzie dobrze. Okej. Okay. Możemy też postawić grill. Grill dla naszych wspaniałych gości. Żeby goście mogli jeść, jak będą głodni, wtedy nie będą wychodzić od nas ze sklepu. Proszę. I jakąś ławkę w takim razie. To chyba nie tutaj muszę tego szukać. A, źle kliknęłam. To nie ta część Simsów. No i teraz wyszło. Młotka. Tu i krzesełka. Wszyscy, jak będą chcieli, będą mogli coś przekąsić. Proszę bardzo. Może jakiś alarm, żeby mi resztki sklepu nie spłynęły? To jest jakiś dobry plan?
Jest alarm. Proszę. Tu jeden. A, nie tak. Jeden alarm tu, a drugi tu. Okej. I może jakąś kanapę na odpoczywanie czy coś. A nie, nawet łóżko można, słuchajcie, postawić. Łóżko pracownicze. To proponuję postawić trumnę. Dlatego, że trumna zawsze dobrze działa. O! O nie, bo tu się będą zacinać. A nie, nie, nie będą się zacinać. Dobrze, jest doskonale, słuchajcie. Kratki ściekowe, wszystko się zgadza. A może się będą zacinać? Może za ciasno będzie? Kto wie? Dobra, i jakąś formę rozrywki trzeba im też zapewnić. Wezmę to powiększe, bo ja nie mam zaufania do ciasnych pomieszczeń w Simsach. Jest ok. Trumna do regeneracji. Trzeba ściany jeszcze pomalować na jakieś kafle. Takie skórami, no może niekoniecznie. O! Proszę, doskonałe warunki do pracy. Jeszcze wstawimy tam jakąś lampę. To będzie idealne. I komputer. Najważniejszy, słuchajcie. Jest biureczko. Zrobię w miarę wygodne krzesło, żeby tam, wiecie, można było sobie usiąść i odpocząć przy okazji trochę. A nie tylko wieczny odpoczynek, nie? Także... najdroższe krzesło za 1000. Komfort 7. To weźmiemy najtańsze, tylko z komfortem 7 i też będzie dobrze. O! Żeby do trumny pasowało. Tadam! Że to biurko idealnie tu pasuje w tym momencie. Można to jakoś przemalować na coś? Ech, a czarnego nie ma? Nie to. Czarne biurko. O, jest. Proszę. I nie mamy pieniędzy na komputer. Ale może jakiś super najtańszy chociaż będzie. Poproszę. Nie! Nie ma. No, ale słuchajcie, jest nieźle. Przynajmniej mamy podstawowe rzeczy. Jeszcze ta wywieszka do otwierania i zamykania sklepu by się przydała. Mam nadzieję, że chociaż na nią nie stać. Nie pamiętam, gdzie ona była. Jest! Proszę. Doskonale. Mamy do sprzedania odkurzacz. To może jakąś elektronikę tu taką, wiecie, standardową wrzucimy. Co cebula? O, proszę. Konsola będzie na sprzedaż. I helikopter. I samochodzik. Taki czy taki? Taki. I koniec pieniążków. W porządku. Teraz ustawimy, że to jest wszystko na sprzedaż. Okej. I... cena przeciętna. Drogo! Proszę mi to drogo, proszę bardzo. Ja dam radę. Dobra, wszystko jest drogo, fantastycznie. Teraz pasuje porobić rzeczy na sprzedaż. Aurzela. Aurzela potrafi robić roboty, to na nich robi dalej te odkurzacze. Produkcja masowa. Nie stać ją. Może tylko robot zabawka nara. Słuchajcie, interes życia zrobiłam. Dobra, otwieramy sklep. Musimy zarobić na to, żeby mieć pieniążki. Jakie zamknij lokal? Musimy zarobić pieniążki na to, żeby mieć pieniążki na towar. Panowie?
Proszę się skupić. Kiedy kolejny live i o której? Prawdopodobnie w sobotę bądź w niedzielę. W niedzielę sobie prawdopodobnie zrobimy koncert życzeń. Uzupełnię w kalendarzu, jak się zdecyduję. Natomiast na pewno jutro, przynajmniej tak mi się wydaje, będzie live u Teo. I zapraszam Was do Teo. Nie wiem, czy mnie Teo zaprosi na live'a, czy nie, ale jak zaprosi, to dam Wam znać. Wiem tylko tyle, że zazwyczaj w piąteczki Teo robi live'y, dlatego staram się nie robić w piąteczki live'ików, żeby po prostu nie kolidować. No. Oczywiście wierne inaczej zerknę, jak najbardziej. Będzie jutro akurat kapustki. Nie wiem, czym są kapustki, ale zapraszam Was do Teo jutro na kapustki. Tak. Teo ma najsuper live'a, je potwierdzam. Także jutro zapraszam Was do Teo 16.11, do niej na live'a na kapustki. Nie wiem, co tam się będzie działo, ale na pewno będzie fantastycznie, tak. Dobranoc, Cycu! Mamy pierwszego klienta. Adam Niebieski. W ogóle ja bym tak te drzwi zamknęła. Zamknij na klucz. Wstęp tylko dla współlokatorów i pracowników. Proszę bardzo. Doskonale. Podobno wierny inaczej nie może wysłać donata, bo mu się strona nie otwiera. I teraz pytanie, czy wierny inaczej próbuje na starym Tip and Donations? Dokładnie. Czy na stronie? Tak, spróbuj odpalić mloteczka.pl i tam będzie wszystko dobrze. I Miron się wypowiada dalej, tak. Bo mu wlazłam w słowo. Pod streamem jest ten duży baner daj mi swoje pieniądze. Starczy go kliknąć. Patrzcie, kto zawitał! Matka! Matka przyszła mnie wspierać. Zobacz, otworzyli nowy sklep, to może wyprzedaż, nie? No, dokładnie. Mamuś! Witam cię serdecznie w moim sklepie. Kup, daj pieniążka na start. Ty masz milion hajsu, zarobiłaś na burdlach. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Pomyliła chyba sklepy z zabawkami. Tak. Czekajcie, trzeba schować robota. Czemu tylko jeden robot przyszedł? Nie płacz, idź się schować, bo cię deszcz zabije. Pierwsze sprzedane pieniążki. Pracuj jako kasjer. Mamy pieniążki, moi drodzy. Ona jeszcze nie umarła. Później żeśmy ją wskrzeszali, bo ona ma zupełnie mieć inny koniec. Moriarty, przydaj się na coś, sprzedawaj. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Czarownica przyszła. To ja się zajmę rzeczami pożytecznymi. Ty mnie te robaki tutaj zabieraj stąd. Jak mi robaki wyczaruje, to przysięgam, bo zaraz umrzy. Co ona im zrobiła? Ty się, Mares, przydaj na coś i uzupełniaj towary. Proszę bardzo. Uzupełniaj. No i wyczarowała mi robaki, menda jedna. Zabawiaj, dowcip. Niech nauczy nas czarownicowania. O nie, nie stać mnie, słuchajcie. Matka zapłaci pieniążki, patrzcie. Patrzcie, to jest wiekopomna chwila. W końcu zaczynam przejmować świat. Wibrator, weź ty się streszczaj, co? Matka nie ma czasu, musi wracać do burdelu. 20 zł tylko! O, nie! Moriarty, ty miałeś pracować. Proszę uzupełniać towary. A nie dobrze się bawić. Angela? Porozmawiaj z czarownicą. Wyjaśnij ją. Mareziku, proszę to ładnie sprzedać.
Inkatlan. Łasta. Coś się nie mogą dogadać, no. Baw się. Porzucaj piłkę. O matko, dalej są te robale tutaj. Tak, zrzucę na ciebie rakietę, jeżeli będziesz mi wyczarowywać robale. No tak, Moriarty musi się popisywać parówami, oczywiście. Siema, Simon, dobrze ci widzieć. Skąd się bierze cebula? Cebula zazwyczaj rośnie w ziemi. Otworzyć kebabora, a nie sklep, to musielibyśmy mieć jakieś tam, wiecie, restaurację i podpisać to pod odpowiednią istotę, a tutaj może środki przerzucą się na restaurację. Niegrzeczne dzieci będą zjadane, czy coś. Dobra, weź to, Angela, ogarnij. Te robale. O, witamy Sandy z powrotem. Ja nie wiem, czy wiedźma będzie rozumiała ideę okrzyku studentów, ale zaraz zobaczymy. Marek, ty miałeś pracować, a nie cieszyć się życiem. W sumie Moriarty? Ale to trzeba by było osobną parcelę kupić, nie dałoby się tego prowadzić w sierocińcu. Mares, ogarnij temat. Moriarty, uzupełniaj towar. Czemu oni sami z automatu się jakoś tak nie ogarniają? A, chwila. Wyłączymy im tymczasowo wolną wolę. Bo za bardzo cieszą się życiem. Angela, realizuj swoje marzenia. Spędzaj czas z wiedźmą. O! No dobrze im idzie, słuchajcie. Obie są zielone, więc się świetnie dogadują. Ta ich konwersacja tutaj. Trochę jak ja po łamudzeniu. Dokładnie. Proszę ogarniać. Słuchajcie, mam najlepszy sklep w okolicy. Pracuję w nim. Kosmitka, robot i dwa zombie. Tak. Dobrze mi radzicie zapisać. Fantastyczny pomysł. No 5 gwiazdek zaraz będzie. Wiadomo, ja to ogarnę. Miał być dzisiaj sklep i jest sklep. Tak, zdecydowanie ktoś inny pasowałby na Caps Mastera i może rzeczywiście przeniesienie jadłodajni do środek to będzie dobry plan, bo tam jest po pierwsze dużo ludków do pracy. Jest jeden zombie, który zawsze zostanie zombie. Do tego wszystkiego rzeczywiście działanie środek dużo łatwiej będzie ukryć pod restauracją. Akurat wtedy, kiedy udało mi się tam otworzyć sklep, nie? Trzeba będzie go wyburzyć i za pieniążki kupić parcelę i otworzyć jadłodajnię. I trochę się tego boję, prawdę mówiąc, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy ja zapisałam, kliknęłam zapisz, czy nie? Tak. Dobrze, już miałam mózgu pierda. No proszę, rozmowa o hejsikach, wszystko się zgadza. Uzupełniaj to, Moriarty, nie masz za co, wie. Ale postarałbyś się. Robot też mógłby się streszczać. Patrzcie, Moriarty się czegoś nauczył i dostał gwiazdkę dla nas.
I co on chce? Sprzedać coś Simowi. No to już prawie sprzedałeś. Oj, Mares pragnie miłości. Nie pójść do pracy i zostać w domu. Wolny taniec i umówić się na randkę. Mares! Bo on wciąż kocha Angelę. Ale Angela go nie kocha. Nie, wciąż kocha Mareza. Mares, dzisiaj zarobiłeś pieniążka, więc dostaniesz odrobinę uwagi i miłości od Angeli. Tymczasem, opatrzcie, nie można spać na parceli publicznej. O nie, trzeba sprzedać tą trumnę. Też kanapę im postawię w takim razie. Jakąś porządną kanapę, taką pasującą do wszystkiego. Komfort 7, energia... Nie, tu... Co daje najwięcej energii? 2. Czemu tylko 2? No nie wierzę. Nie ma takiej kanapy, która daje milion energii. Ale najwięcej jest komfort 10. To kupimy im taką kanapę. Czarna to jakaś sugestia. Na rozmowy kwalifikacyjne będzie. I może jakiegoś lazy boya, bo na tym by się dało coś odpocząć kiedyś w przyszłości. No to też jest energia 2, no to dupa, to nawet się nie opłaca. No okej, okay. To w takim razie idź odpocznij sobie tutaj. Też jest tylko usiąść, rozsiąść się, nie da się zdrzemnąć w pracy, ale lipa. No to niech sobie tam podpoczywa trochę. Ale zostało przynajmniej 500, słuchajcie, na towary. Pokaż mi swoje towary. Schlebiaj, podziwiaj. Jak tam wasza relacja, moje drogie? No patrzcie, Angela w międzyczasie zdążyła się z czarownicą zaprzyjaźnić. Baw się. Łaskotki. Baw się. Rzucanie piłki. Rozmawiaj. Ploteczki. Zabawiaj, dowcipek. Nie, ona sobie poszła! Nie odchodź! No i przewalone. Umyj ręce. Patrzcie, ile kupiła! Beatka! To Beatka Becia Skop na pewno! Ale robot nie obsługuje. Robocie, co ty zrobiłeś? Zaraz, rybnie tymi siatami jak nic. Co minus gwiazdka? Chciałabym się tutaj umyć. Czemu nie mogę gąbką? Ej, wszyscy śmierdzą, nie? Ej, laska wlazła do sklepu, wyszła. O nie, nie wiem gdzie kupić rzeczy. Sprzedaż. Ona się nazywa Wydma. Dobrze, że nie Wydyma, bo to by było dziwne i niezręczne. Jest dziadek, technik zapylacz kowal. Moriarty, szykuj dupę. A nie, bo to jest ten robot, który jest w nim zakochany. To może się źle skończyć. To chociaż sprzedam mu coś. Patrzcie, mamy tysiaczka. No to Angela koło kibla stoisz, naprawdę. Laska podwędziła hamburgery? Czy hot dogi? A, nie, podzieli się. Och, Mar, wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy. Coraz więcej Simów widzi, że jesteś w porządku. Wkrótce może przydarzyć ci się coś dobrego. Tu się jakaś miłość dzieje. Joasia Wydyma chce, pragnie Mareza. Mares, porozmawiajmy z nią. Sprzedaj jej coś. Nie, nie, nie zatrudnij, nie. Napierdziel. Sprzedaj. Ona leci na ciebie. Pyszny piknik. Zbajeruj, zbajeruj. Moriarty, ty zamiast jej ojczyce się przydaj na coś, posprzątaj tam. Jest śmietniczek? Jest. Dobra, damy radę.
schlebiaj, podziwiaj. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Moriarty uzupełniaj, póki są pieniążki. To on kupił tego turbo drogiego robota, popatrzcie. On ma pieniądze, to będzie kochanek Moriartiego. Teraz tylko Moriarty musi się z nim zapoznać. On tak, bo robot stwierdził, że dobra, muszę wyłączyć tą wolną wolę, bo znowu wyszło jak zawsze. Jest wyłączony. Jest wyłączony. To co oni tak robią, takie dziwne rzeczy? O nie, roboty się skończyły. Angela? Angela, proszę robić czyści boty. Moriarty, ty miałeś flirtować. Amares uzupełni to, co jest. Siema, szeregowy, dobrze cię widzieć. Oj, demony z szafy dzisiaj są. Siema. Cynkodylku, też myślę, że to ta jedyna. Przynajmniej się od biednej Angeli Mares odpoczebuje. Co ty, jak to Mares, nie chcesz Joasi? Spieczuś przyszedł! Szykujmy sklep, on ma hajsy wszystkie wyda u nas. To jest coś do kupienia jeszcze. Zaraz będzie coś do kupienia. Tylko Mares przestanie przeszkadzać. I zacznie pracować. A Moriarty to by się wziął do roboty, a nie z jakąś tam lafiryndą. Miałeś tego pana uwodzić, a nie lafiryndę. Z pieczu wyskakuj z hajsów. Zaraz Angela zrobi robota. Prawda, jak wyrósł nam z pieczuś? Jeszcze niedawno biegał w zielonym swetrze, a teraz? Pan na włościach. Mareziku, możesz podać jakieś jedzonko, proszę bardzo, skoro jesteś głodny. A Moriarty może zrobić siku. Słuchajcie, interes życia, już mam 1500 do przodu. Tam nie będę patrzeć, ile wydałam na ten sklep, bo prawdopodobnie 3 razy tyle. Tak, a Angela już uzupełniła. Mares spalił parówę, to jest takie oczywiste, nie? Czy Mares kiedyś nauczy się podawać poprawne hot dogi? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Dom, dom, dom. Tak, a było 11 tysięcy, ale czekajcie, słuchajcie, jest dobrze. Patrzcie, wydaliśmy jedyne 11 tysięcy, a już zarobiliśmy 1000. Na razie wychodzimy do przodu. Tutaj jeszcze uzupełnię odkurzacz i z pieczu kupi odkurzacz, będzie dobrze. Chociaż myślę, że w tej okolicy najlepiej będą się sprzedawać stróżoboty. Tak jakoś wewnętrznie czuję, nie? Moriarty, ja wiem, że chcesz spać, ale tutaj jakby nie możesz się przespać na tej parceli. Możesz zjeść za to zjedzoną parówę Mareza. Znaczy zjedzoną. Spaloną. Ja nie wiem, dzisiaj z tym moim gramofonem jest zdecydowanie coś nie tak. U mnie wszystko w porządku, szeregowy. Dziękuję, że pytasz. Mam nadzieję, że u ciebie też wszystko ok. Tak, razem z Moriarty jesteś na minusie 30 tysięcy. Dziękuję, Pyron. Myślę, że za każdym live'em, kiedy jest Moriarty, powinieneś o tym przypominać, nie? Invictus.pl, mam dla ciebie wezwanie. Ale jakie wezwanie? Do sądu? Jak do sądu, to proszę rozmawiać z Marezem. On jest moim adwokatem. Poproszę. Moriarty, jesteś moją najgorszą inwestycją. Miętóweczko to jest bardzo dobry pomysł.
Powinnam przećwiczyć ten rymbofon. Nie chcę nic mówić, ale w sumie na dobrą sprawę wygląda na to, że Moriarty mu smakowało. Dobra, wszyscy chcą spać. Ale niech najpierw Spieczu wyda pieniążki. Spieczu, proszę wydać pieniążki. I zamykamy sklep. No nie, i ten stwierdził, że nic nie ma. A już mógł odkurzacz kupić. Spieczu się chyba nie da zbajerować. A nie, dobra, jest okej. Moriarty, pracuj! Pracuj na swoją trumnę, na razie doprowadziłeś mnie do ruiny. Spieczu, wydawaj pieniądze. Raz, raz, proszę. Proszę wydać pieniążki. No, fajnie, laska się świetnie bawi i źle ocenia mój sklep. Mares, jak ty ją zabawiasz? To chociaż z nią poflirtuj. A nie, bo się żela wkurzy, czekaj, nie. O, Spieczu kupił, zamykamy. Zamykamy sklep. Spieczuś, masz najwięcej pieniążków z całej mapy, a wydałeś tylko jeden. Jeden pieniążek w moim sklepie. Wszyscy wykończeni, słuchajcie. Moriarty, zamknij odwłok, posprzątaj. Przydaj się na coś. Dzisiaj. Coś za 108 kupił i poszedł sobie. Siema Puranna, dobrze cię widzieć. Jaki quit, tutaj chciałam zwolnić trochę. Proszę posprzątać sklep. Dzięki zmyślnym inwestycjom fundusze twojej rodziny wzrosły dziś o 32 Siboleony. Fantastycznie. Ale słuchajcie, zarobiliśmy pieniążki, patrzcie. Dochód 3800, wydatki 3. Czyli w sumie zarobiliśmy, tak? Wszyscy jedziemy do domu. Interes życia. Otworzyłam sklep, otworzyłam. Działa. Sprzedałam odkurzacz. Wszystko dobrze. Teraz musimy ich tylko posklejać wszystkich. Chwała na czacie. Janusz Bis, ja wam dam Janusz Bis. Super sklep. Sprzedałam odkurzacz. Dobrze było. I tym optymistycznym akcentem będziemy się na dzisiaj żegnać z live'ami, moi drodzy. Ja was, tak jak już wspominałam, zapraszam jutro do Teo na godzinę, nie wiem którą, ale pewnie gdzieś koło 20 będzie streamować, zresztą pewnie zaraz się tutaj na live'ach przyzna na czacie. I zapraszam was do siebie, prawdopodobnie w sobotę i w niedzielę, ale wypatrujcie nam loteczka.pl informacji na ten temat. Także pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia. Gdzie live'y po 10 godzin? Oj! Myślę, że takich już nie uświadczymy, ale nie mówmy nie.